Kochani, Jezus Chrystus pokonał śmierć w moim życiu. Byłem człowiekiem, który mimo, że szukał Boga, to był od Niego oddzielony. Między mną a Bogiem była głucha cisza, ale ja szukałem Boga, wołałem do Niego i chciałem, żeby On był nie gdzieś daleko od mojego życia, ale żeby rozwiązywał problemy mojego życia, żeby pomagał mi w tym, w czym ja sobie nie umiałem poradzić. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest bardzo praktyczny. Bóg jest praktyczny, On chce być blisko Twojego życia. I to nie jest ktoś, kto tylko chce od Ciebie, żebyś w Niego wierzył, żebyś do Niego się modlił. Ale Jezus Chrystus przede wszystkim przyszedł po to, żeby Cię ochronić. Tam na Golgocie On Cię ochraniał. On położył Twoje życie, położył swoje życie, żeby Twoje było ochronione. Tylko w ten sposób Jezus mógł Cię uratować. On wziął na siebie śmierć, która należała się Tobie i mnie. Wiecie, ja nie umrę, ponieważ Jezus za mnie umarł. On wziął na siebie tą karę, która mi się należała. Ja byłem grzesznikiem, ale Jezus Chrystus mnie uwolnił od tej tożsamości. Ja nie jestem człowiekiem, na którym należy wymierzyć karę. Wiecie, Jezus po to właśnie przyszedł, żeby Cię zasłonić, żeby zasłonić Twoje grzechy. Żeby ich nie było. Gdyby był tutaj jakiś człowiek, który by chciał Cię skrzywdzić, na przykład taki, który by znał jakąś tajemnicę Twojego życia i miałby rację w tym, żeby Ci wymierzyć karę, to Jezus by przyszedł i przyjąłby tą karę na siebie. To by Ci się należało. Należałoby Ci się ukaranie Ciebie za to, co zrobiłeś. Ale Jezus by przyszedł i powiedziałby: ja wezmę to na siebie. Ja to, co zrobiłem, ja chcę oberwać za to, co Ty zrobiłeś. W taki sposób właśnie Chrystus na Golgocie złamał grzech, załamał Twój uczynek, złamał konsekwencje tego, co zrobiłeś. I On to złamał dla wszystkich swoich przyjaciół, dla wszystkich ludzi, którzy uznają, że Jego ofiara powinna działać w ich życiu. Ja przyjąłem Jego ofiarę i ona działa w moim życiu, stała się realna. Ale jeżeli Ty nie wierzysz w to, to Ty czynisz tą ofiarę nieskuteczną. Ona nie działa. Ona może działać, jeżeli Ty zawołasz do Boga i powiesz: ja chcę, Jezus, żeby to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu, żeby to chroniło mnie, żeby to mnie oczyszczało. Możesz zawołać do Boga i przyjąć przebaczenie za wszystko, co zrobiłeś. Może się obwiniasz. Może nie możesz sobie wybaczyć. Ale Bóg chce Cię wybaczyć. Bóg chce wybaczyć Ci wszystko. A później nauczyć Cię, żebyś wybaczył sobie. Żebyś nie nosił tego ciężaru. Możesz żyć w Jego sprawiedliwości. Możesz być człowiekiem, który ma czystą kartę. Możesz być człowiekiem niewinnym w oczach Boga i w oczach swoich. Wiecie, ja byłem człowiekiem, który się obwiniał, ponieważ byłem wrażliwy. Nie chciałem krzywdzić ludzi. Ale popełniłem w swoim życiu trochę grzechów.
które innych krzywdziły. Diabeł to wykorzystywał. Wykorzystywał to, żeby mnie atakować. Ale Jezus powiedział, że ja za ciebie umarłem i wyczyściłem twoje konto. Nie masz żadnych długów wobec mnie i wobec innych. Ja wziąłem na siebie wszystko, co zrobiłeś. I tak samo twoje życie może być oczyszczone, jeżeli tego zapragniesz. Może sam nie poradzisz, nie potrafisz sobie poradzić z tym, żeby czuć się czystym. Ale możesz zawołać do tego, który pokaże ci, jak to zrobić. Moje życie zostało oczyszczone. Ja sam nie potrafiłbym tego dokonać. Ale ja już o nic się nie obwiniam. Ja potrafiłem sobie przebaczyć i pójść dalej. Potrafię pomagać ludziom, które krzywdziłem. Potrafię ich kochać. A dawniej skupiałem się tylko na ich pretensjach. Ale dzisiaj ja się nie skupiam na pretensjach, nawet jeżeli ktoś ma jakieś pretensje wobec mnie. Ale ja potrafię kochać takiego człowieka, który ma do mnie pretensje. Bo już we mnie jest źródło miłości. Ja wiem, co zrobił Jezus na krzyżu. On nie patrzył na to, że go ludzie odrzucają. Ale poszedł za tych wszystkich, którzy go odrzucają na krzyż. Oddał życie za tych wszystkich, którzy go odrzucają, którzy go nie chcą. Ponieważ on wierzył w ciebie. Wierzył, że nawet jeżeli czujesz, że nie potrzebujesz go, albo czujesz, że masz jakieś pretensje do niego, to on mimo to zrobił, bo on wierzył, że jego miłość pokona wszystko, co dzieli cię od Jezusa. Wystarczy tylko chwycić jego ręki, a on zrobi resztę. Wystarczy zawołać do niego. Ja mam dużo wątpliwości. Ja nie wiem, czy jesteś. Ja cię nie słyszę. Ja mam pretensje do ciebie. Ale ja chcę, żebyś to pokonał. To jest Bóg, ludzie, to jest Bóg. On może pokazać wszystko, szczególnie twoje serce. Twoje serce może pokonać. Uwierz, że może to zrobić i zawołaj do niego. A on zrobi resztę. Tak jak dziecko, które się zgubiło w tłumie, a wokół wybuchają pociski. On szuka ojca, bo chce się schować. Możesz się schować w nim. Przed wszystkim, nawet przed sobą. On cię ochrani i nauczy cię, jak żyć w tym świecie. I da ci życie wieczne. Nie będziesz sądzony. Ale przejdziesz do życia. Amen.